Młodzi, rzutcy, wykształceni, zdrowi. Ludzie na miarę XXI wieku. Chcielibyśmy, aby wszystkie nasze dzieci zdobyły wykształcenie, odniosły sukces życiowy. Niestety, z badań wynika, że wiele dzieci ma kłopoty ze słuchem. Jeszcze częściej spotykamy problemy ze wzrokiem. Wady wzroku, słuchu lub niedostatki wymowy niejednokrotnie ograniczają możliwości kariery. Powodują gorsze wyniki w nauce, nierzadko wzrost agresji i nadpobudliwości nerwowej. Przeprowadzone przez nas przed 2 laty po raz pierwszy na taką skalę badania epidemiologiczne uświadomiły nam, że co piąte dziecko uczące się ma problemy ze słuchem, a co trzecia osoba dorosła. Zatem skala problemu jest bardzo duża. By dotrzeć do takiej ogromnej grupy obejmującej kilka milionów osób, należałoby stworzyć nieprawdopodobnie liczną sieć punktów specjalistycznych. Jest to niemożliwe, za drogie i nikt tego w świecie nie zrobi. A zatem musieliśmy szukać innych narzędzi, które pozwolą dotrzeć nam do takiej populacji, przesiać ją, to znaczy wyłowić tych, którzy naprawdę potrzebują naszej pomocy i powinny być zbadane w punktach do tego odpowiednio przygotowanych. Właśnie dlatego specjaliści z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie we współpracy z naukowcami z Politechniki Gdańskiej opracowali oryginalne narzędzia diagnostyczne. Potrafi z nich skorzystać każde dziecko. Wystarczy komputer podłączony do internetu. W krótkim czasie możemy w atrakcyjnej formie przeprowadzić badania klasy lub szkoły, niezależnie od miejsca jej położenia. Adres: www.telezdrowie.pl. Pierwszym narzędziem portalu jest System Powszechnych Badań Słuchu Słyszę. Jest to multimedialny program komputerowy przeznaczony do badania słuchu u dzieci i młodzieży. Oparto go na automatycznej analizie ankiety, audiometrycznej próbie tonowej oraz na testowaniu zrozumiałości mowy w szumie. Komputer ocenia wstępnie stan słuchu i informuje o tym pacjenta. Tak. Sok. Osoby uzyskujące niekorzystne wyniki kierowane są na badania specjalistyczne i ewentualne dalsze leczenie lub rehabilitację. Program komputerowy podaje wykaz placówek, do których pacjent powinien się zgłosić. Serwis Tinnitus jest przeznaczony dla osób cierpiących na szumy uszne i nadwrażliwość na dźwięki. Dzięki wypełnieniu ankiety możliwa jest kwalifikacja pacjenta do diagnostyki szumów usznych w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. W serwisie Tinnitus znajdują się przykładowe pliki zawierające dźwięki. Można je porównać z dźwiękami słyszanymi przez pacjenta. Ułatwia to lekarzowi dobranie dźwięków do terapii szumów usznych. Taki miniaturowy odtwarzacz elektroakustyczny może być używany w życiu codziennym przez pacjentów. Kolejnym programem portalu Telezdrowie jest system badań i rehabilitacji mówię. Jak najdalej do przodu i chwilkę trzymaj tak wysunięty. Jak wiadomo, prawidłowa, płynna wymowa niejednokrotnie ułatwia życie i karierę zawodową. System badań i rehabilitacji mowy mówię pozwala sprawdzić prawidłowość pracy aparatu mowy. Sanki, rower, zegarek. Lampa, sałata, bałwan. Usłyszysz dwa dziwne imiona dziewczynek. Pokaż dwie jednakowe dziewczynki, jeśli imiona są takie same, i dwie różne dziewczynki, jeśli usłyszysz dwa imiona różne. Posłuchaj. Kamana, Damana. To były dwa różne imiona. Pokazujesz dwie różne dziewczynki. Wykonaj ruchy językiem, tak jak dziewczynka na ekranie. Wysuń język jak najdalej do przodu i chwilkę trzymaj tak wysunięty. System wskazuje ewentualne nieprawidłowości. Zainteresowany powinien wykonywać ćwiczenia proponowane przez komputer, aby poprawić m.in. pracę języka i warg. Terapie poprawiające wymowę czy zmniejszające jąkanie już obecnie umożliwiają uniknięcie wielu kłopotów w szkole. Widzimy zajęcia rehabilitacyjne prowadzone w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Pacjenci mogą także skorzystać z korektora mowy. I znowu spojrzał na swoje odbicie w wodzie. Dobrze, wszystko jest dobrze, tylko tutaj też możesz wykorzystać optek, to co przed chwilą utrwalaliście, tak, prawda? Przed rozpoczęciem tego. No to spróbuj jeszcze. Telezdrowie, jego system badań widzę, pozwala na komputerową wstępną ocenę wzroku. Od
czasu, kiedy pojawiły się ekrany telewizorów, komputerów, pojawiły się gry komputerowe, którymi chętnie zajmuje się młodzież, dzieci, wyraźnie zwiększyła się odsetkowa ilość ludzi, u których narastają wady wzroku. Te wady wzroku powodują, że populacyjnie około 25% społeczeństwa ma problemy z dobrym widzeniem. Doszło do takiego momentu, w którym możemy wykorzystać ten komputer nie tylko do pogłębiania wady wzroku, wręcz odwrotnie, do zbadania wzroku, a w konsekwencji kierowania pacjenta do lekarza okulisty. Zamiast odczytywania liter i cyfr, sprawdzane jest rozpoznawanie szarych pasków. Innym elementem programu jest test widzenia barwnego, w którym należy prawidłowo odczytać cyfry umieszczone na tle kolorowych kółek. Badane jest także stereoskopowe widzenie obuoczne. Natychmiast po zakończeniu testu komputer podaje wynik. Stworzony przez polskich naukowców portal Telezdrowie jest pierwszym tak kompleksowym przedsięwzięciem na świecie. Jeśli chodzi o porównanie naszego serwisu w ramach Telezdrowia z tym, co jest dostępne już w internecie w innych serwisach, to muszę z przyjemnością stwierdzić, że w znaczącym stopniu wyprzedziliśmy to, co do tej pory było robione, czego wyrazem zresztą były liczne wyróżnienia i nagrody na konkursach zagranicznych. W portalu Telezdrowie kolejny element telemedyczny. Tele-EKG pozwala na sprawowanie nadzoru kardiologicznego nad pacjentem na odległość. Służą do tego nowoczesne aparaty umożliwiające przesłanie zapisu EKG. Odbiorcą może być lekarz rodzinny, przychodnia lub pogotowie. W zależności od miejsca można korzystać z telefonu stacjonarnego lub z komórkowego. Wkrótce systemy pomocy w przypadku nagłych zachorowań, diagnostyki stomatologicznej i gastrologicznej zrewolucjonizują metody badań przesiewowych. Przeprowadzone badanie przesiewowe powinno uświadomić nam, że z naszym słuchem, głosem lub wzrokiem coś jest nie w porządku, albo uspokoić, że wszystko jest w porządku. Jeżeli ktoś u siebie stwierdzi, że ma podejrzenie zaburzeń, musi poddać się dalszej specjalistycznej diagnostyce w gabinecie do tego odpowiednio przygotowanym. Telezdrowie. Jak wiadomo, wczesne wykrycie niedomagań umożliwia rozpoczęcie wcześniejszego leczenia. Telemedycyna to nowoczesny sposób na zdrowie. www.telezdrowie.pl. Z tej pomocy skorzystać może każdy.